spektakl Ad Leones pokazujemy w ramach 19 dni norwidowskich, które koncentrują się wokół tematu Cyprian Norwid, poeta kultury. Wybraliśmy nowelę Norwida z cyklu Trylogii Włoskiej, ponieważ w niej Norwid w sposób bardzo mocny wyraził swój pogląd o niepokój miejsca i znaczenia sztuki i kultury w świecie. O, sztuko, sztuko, o, sztuko, sztuko. Norwid bardzo jasno wyznacza miejsce artysty w społeczeństwie i w życiu człowieka. Pokazuje tutaj nam wyraźnie, że artysta powinien być absolutnie przekaźnikiem najważniejszych wartości. I to, że artysta nie może się sprzedać. Musi być jednak takim filarem wielkich wartości w życiu społecznym. I to Norwid podkreśla już w XIX wieku, a ciągle jest to jeszcze dzisiaj aktualne. W spektaklu występuje międzypokoleniowa grupa teatralna. To jest grupa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, działająca u nas od kilku lat. Składa się z licealistów, studentów i seniorów. To ludzie, którzy są pochłonięci sztuką, to jest ich pasja, pasją jest ich również teatr. Egzekucja! Odpowiedzą z ocenią kupującego? I jego wyobraźni. Taki aktor, taki człowiek na scenie emanuje czymś zupełnie dla mnie niezwykłym, czymś, co często już zatraca aktor zawodowy. To nic, że czasami popełnia błędy, to nic, że czasami wypada jakby z tematu, ale zawsze jest autentyczny i w wielu momentach obserwuje się po prostu człowieka w działaniu, a nie wysublimowaną kreację aktorską. Mnie akurat to bardzo interesuje i bardzo pociąga. Ta grupa jest grupą niezwykłą i myślę, że należy przyjść i zobaczyć chociażby tych ludzi w działaniu. Zobaczyć, jak można, co można i ile można zrobić jeszcze w swoim życiu. Szkoła jest placówką edukacyjną. Jej zadaniem jest nauczanie, ale także i wychowanie. Nie ma chyba lepszego wychowania społecznego jak wychowanie przez wolontariat. Jedną z dużych akcji wolontaryjnych są Dni Ziemi. W tym roku Dni Ziemi są organizowane pod hasłem Drugie Życie Elektrośmieci. Czym jest z mieszkania? Do punktu zbierania! Gra tu swoje dzieci! Od elektrośmieci! Wsio, to blisko! Wodę wyszły blisko! Któż może więcej powiedzieć o elektrośmieciach, jak nie uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Nowej Hucie, kształcący elektryków, elektroników, mechatroników, czyli wszystkich tych, którzy w przyszłości będą mieli z tą dziedziną życia jak najbardziej do czynienia. Młodzież bardzo mocno zaangażowała się w tą akcję. W tym roku na zakończenie akcji był przeprowadzony happening, który miał za zadanie poinformować mieszkańców dzielnicy o potrzebie zbierania elektrośmieci. Duża grupa przeszła barwnym korowodem, wykrzykując po ulicach Nowej Huty hasła, które by mogły skłonić mieszkańców właśnie do większego zaangażowania w tą akcję. Do punktu zbierania! Dlaczego nasza szkoła wybrała happening? Ponieważ jest to taka forma przekazu dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla firm, które produkują sprzęt elektroniczny i elektryczny, przemawia do wszystkich. Ta akcja, mam nadzieję, że przyniesie korzyści wymierne i rzeczywiście ludzie zrozumieją, że sprzęt, który zalewa tak naprawdę nasze okolice, ale też cały świat, będzie oddawany do recyklingu. Wolontariat i akcje tego typu uświadamiające potrzeby społeczne przynoszą rezultaty bardzo duże. Zaraz po tej akcji mieszkańcy zaczęli przynosić różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne przedmioty, które prawdopodobnie wylądowały gdzieś w pobliżu kosza.
Proces gentryfikacji, o którym mówimy w przypadku Nowej Huty, jest badany w początkowej fazie. Starzy mieszkańcy różnych dzielnic miast wypierani są przez nowych mieszkańców, którzy mają inne zaplecze stylu życia i też pochodzenie klasowe. Chodzi tu o tak zwanych pionierów gentryfikacji, ludzi, którzy może nie dysponują koniecznie dużym zapleczem gotówki, ale mają coś, co w socjologii nazywamy kapitałem kulturowym. Nie wstydzą się na przykład takiego wyboru, potrafią docenić architekturę, urbanistykę miejsca, wyjść poza stereotyp i stać się takimi pionierami, zasiedlić na nowo miejsca, które tradycyjnie byśmy postrzegali jako nieatrakcyjne do życia. Od 18 lat stoję za Barankami, dużo klientów jest nowych, przyjezdnych. Nowa Huta ciągle jest nowa, o tyle sympatycznie, że ciągle mamy nowych klientów, nowi ludzie, lepszy apetyt. Pojawiają się, mieszkają, kupują mieszkania. Kraków w ogóle, Nowa Huta też. Starzeją się i w tym sensie napływ nowych mieszkańców z dziećmi byłby istotny dla podtrzymania infrastruktury, dla rozbudowy nowych sfery usług. Jestem rdzenną mieszkanką Nowej Huty i zauważyłam, że jak ludzie u mnie w bloku umierają, to w zamian wprowadzają się młodzi studenci. Dużo ludzi młodych przybyło i na pewno jest, nawet znam kilka takich moich kolegów, przyjaciół, którzy już tutaj przyjechali, zostali już właściwie na zawsze. Nowa Huta odmłodnieje, będzie bardziej zróżnicowana. Już teraz widać, że te tradycyjne rozumienie huty jako dzielnicy robotniczej powolutku odchodzi w niepamięć. Mieszkańcy starej części dzielnicy są zatrudniani w różnych sektorach. Ci pionierzy, którzy teraz muszą debatować, czy warto było się przeprowadzić do huty, nie będą tego za 10 lat musieli robić, bo to będzie po prostu fajne miejsce do życia.